Sławomir Skrzypek, uczeń tego liceum, był też moim uczniem, więc tym większym przejęciem chcę dokonać poświęcenia tej tablicy, która upamiętnia jego postać niezwykłą, postać mieszkańca Katowic, stąd się wywodzącego tutaj, zdobywającego swoje pierwsze wykształcenie. Tragicznie zmarły Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2007-2010, był absolwentem 8 Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Tablica, która została odsłonięta na elewacji budynku katowickiego liceum, ma upamiętnić tę postać. Przede wszystkim był to zacny obywatel miasta Katowice, który w wyniku awansu przeszedł na różne ważne stanowiska do Warszawy, ale nigdy nie wyparł się Katowic. Bardzo często pozytywnie mówił o mieście, był jego ambasadorem, a ponadto, co chcę wyraźnie powiedzieć, również bardzo sympatycznie odnosił się do tego wszystko, co dzieje się w mieście. Tak? On nie zerwał z tym miastem. Oprócz tego, że bywa w różnych miejscach, pan Sławomir Skrzypek, oprócz tego, że był prezesem Narodowego Banku Polskiego, pełnił w Warszawie wiele innych znamienitych funkcji, kończył zacne uniwersytety nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Był człowiekiem, który mógł zapomnieć o mieście, z którego pochodzi, jednak tego nie uczynił i pozostał wierny temu miastu, a niezależnie od tego również osobiste relacje. Łączyły mnie z nim bardzo dobre, bardzo poprawne. Zawsze jak był w Katowicach, dzwonił do mnie, rozmawialiśmy na temat tego, co dzieje się w mieście. Należało upamiętnić jego postać. To była bardzo ważna postać w zakresie w ogóle funkcji w państwie. Pani Krystyna Bochenek była być może bardziej medialna, stąd też jej upamiętnienie nastąpiło wcześniej, ale nie zapominamy o tych zacnych obywatelach, stąd też dzisiaj spotykamy się tutaj przed liceum i przed chwilą odsłoniliśmy tablicę właśnie poświęconą jego pamięci. To są pojedyncze tysiące, więc tutaj w aspekcie osoby, którą chcemy upamiętnić, koszt był naprawdę znikomy. Być może w przyszłości jeszcze upamiętnimy postać pana Sławomira Skrzypka, czy to nadaniem placu, czy ulicy, ale to wszystko przed nami. Skrzypek był moim przyjacielem, zaprosił mnie już na 2 tygodnie przed tragedią do zarządu. Na jego wniosek pan prezydent Lech Kaczyński powołał mnie w skład zarządu. Było to na 2 tygodnie przed katastrofą, także mogłem z nim tylko przez krótki moment współpracować. Ale tak jak powiedziałem, był bardzo odpowiedzialnym prezesem, bardzo dobrym prezesem banku, bardzo dobrym ekonomistą. Jestem tutaj na uroczystościach odsłonięcia tablicy poświęconej prezesowi Narodowego Banku Polskiego, świętej pamięci Sławomirowi Skrzypkowi. Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom Katowic za tą inicjatywę. Tą tablicę ufundowały władze Katowic. Jestem wdzięczny panu prezydentowi i wszystkim radnym. To jest naprawdę wspaniała sprawa, wspaniały moment. Prezes Skrzypek był prezesem Narodowego Banku Polskiego przez pół kadencji. Było mu dane służyć Polsce tylko pół kadencji. Ale to była bardzo dobra kadencja. Polska przeszła przez kryzys, który wtedy trwał suchą stopą. Żaden polski bank nie upadł. Wzrost gospodarczy był naprawdę bardzo wysoki. To, że Polska była zieloną wyspą, jest po części zasługą pana prezesa Sławomira Skrzypka, który wtedy prowadził bardzo odpowiedzialną politykę pieniężną.